Zapraszam na recenzję Fortuna i namiętności Klątwa. Ohajo, witajcie na kanale BookBiz. Jako, że nie było dawno na moim kanale żadnej recenzji i też nie było żadnych tagów, więc też będę musiała się zmobilizować, aby nakręcić jakiś tag. Zostałam nominowana do dwóch, więc wypadałoby. Dzisiaj postanowiłam dla was nagrać recenzję książki Fortuna i namiętności Klątwa Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, która została wydana nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia i właśnie od naszej księgarni otrzymałam tę książkę do recenzji. Jeżeli jesteście ciekawi jej recenzji pisanej, to link znajdziecie w opisie. Akcja Klątwy toczy się w XVIII-wiecznej Litwie i na samym początku historii zostaje spalona dziewczyna na stosie, ponieważ została ona osądzona o bycie czarownicą. I przed spaleniem dziewczyna rzuca klątwę na wszystkie osoby, które właśnie posądziły ją o bycie czarownicą. I od tej pory bohaterowie myślą, że wszystkie zdarzenia, które dzieją się nie po ich myśli, właśnie są spowodowane tą klątwą i się pytają, czemu się oni zawinili. Do przeczytania tej książki zachęcił mnie fakt, że jest ona autorstwa Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk i bardzo, ale to bardzo dużo słyszałam na jej temat dobrego, że pisze świetne książki, że język, którym się posługuje, jest niesamowity i miałam ochotę na początku na Cukiernię pod Amorem, ale jakoś mi do niej było daleko i co chwilę była wypożyczona w bibliotece. I później wiem, że jakieś czasopismo wydało jako dodatek do gazety, ale zapomniałam go kupić. Teraz tak trochę straciłam. Więc to jest moja pierwsza książka tej autorki. Już jestem niesamowicie ją zachwycona i mam ochotę na jej inne książki, więc na pewno będę polować na nie w bibliotece. Albo na jakichś promocjach mi się uda też zdobyć jej książki. Zobaczymy. Będę szukać na pewno i myślę, że to będzie moja ulubiona polska autorka, bo pisze ona niesamowicie. Drugą rzeczą, która mnie zaintrygowała w tej książce, jest to opis. I opis tutaj mnie troszeczkę zgubił, bo myślałam, że to będzie bardziej takie fantasy, że będzie więcej czarownic i tych takich czarnoksiężskich rzeczy, że poznam Polskę od tej strony, że były czarownice. I już na samym początku się strasznie wystraszyłam, że w ogóle nie uda mi się tej książki przeczytać, bo XVIII wiek, Litwa, to nie pomyślałam zupełnie, że to może być czas barokowy i sarmatów i tych wszystkich lekcji sejmików, liberum veto i tak dalej. A całkowicie o tym zapomniałam. I od razu skojarzyłam tą książkę z Potopem i ja sobie tak myślałam, mój Boże, porwała się z motyką na słońce, bo potop ci ledwo przeszedł przez gardło, przez oczy i masz ochotę go spalić, więc jeżeli ta książka ci się nie spodoba i w ogóle jej nie przeczytasz, to co ty powiesz temu wydawnictwu? No to się trochę martwiłam, ale na szczęście niesamowicie się ją szybko czytało i pani Małgorzata Gutowska-Adamczyk tak cudownie pisze, że się od razu zakochałam i zastanawiam się, czy nie powinnam czytać więcej książek z tego okresu. Chyba, że to będzie Sienkiewicz, no to wtedy się nawet nie będę ruszać. To, na co zwróciłam uwagę w tej książce, to było przede wszystkim to, jak zostało to odmalowane historycznie. Co prawda już tak za bardzo nie pamiętam polskiej historii. Bardziej jestem obeznana z historią Anglii i Ameryki. No niestety studia tak spaczają człowieka. Ale okres XVIII wieku, gdy mamy te sejmiki, te elekcje, te różne rzeczy, tych wszystkich kasztelanów, mieczników i tak dalej, naprawdę zostało świetnie odwzorowane. Ja byłam w szoku, że ktoś, kto żyje w współczesnych czasach, może mieć taką wiedzę, może tak ładnie to wszystko przedstawić, żeby to nie wyglądało jak by było napisane podręcznikowo. I historia tutaj zawarta w tej książce jest naprawdę super i ja się przy niej tak dobrze bawiłam, że sama się tego nie spodziewałam. Tutaj głównie zwróciłam uwagę na postacie dwóch głównych bohaterek, Cecylii i Zofii. Cecylię po prostu pokochałam. Ona jest taka, ją się albo kocha, albo ją się nienawidzi. Jest to rozpieszczona dziewczyna, która musi mieć wszystko, co chce, która lubi brylować na salonach. Gdy przenosi się do Warszawy, to ten jej mąż myśli, że
Coś dzięki temu, że kasztelan jest jej ojcem, wyłudzi, jednak nie udaje mu się, bo wszystko, co ona dostaje, to ona przetrwania na różne zakupy, na różne bycie w kawiarniach i tak dalej. Co prawda później tam już się zmienia, bo Cecylia trochę też wpada w pewne kłopoty i później jest taką plamą na honorze swojego ojca. Ale musicie przeczytać tę książkę, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. I drugą bohaterką jest Zofia, która na początku wydawała mi się taką przestraszoną, szarą myszką, chociaż miała ona już męża, jest młodą wdową, ma dzieci. I tak na początku w ogóle nie zwracałam na nią uwagi i sobie myślałam: Matko Boska, co za dziewczyna, nie do życia, Boże, po co ją stworzyłeś? Tak myślałam sobie początkowo. Ale później, gdy wszystko się zmienia, gdy jej ojciec umiera, gdy ona musi wziąć całą odpowiedzialność za finanse, za dom, za to wszystko, co się tam otacza, za te wszystkie grody, za ludzi, którymi zarządza, no to potrafi tupnąć nogą i to mi się bardzo w niej spodobało. Jeżeli chodzi o męskich bohaterów, to nie zwróciłam na nich aż tak wielkiej uwagi, bo oni zajmowali się bardziej politycznymi sprawami, a mnie takie sprawy trochę mniej interesują i trochę nudzą i właśnie te różne sejmiki i myślenie, kogo wybrać na nowego króla, trochę mnie nudziło, więc te momenty tak jakoś szybciej próbowałam przez nie przebrnąć, żeby dostać się do losów Zofii i Cecylii. Ale tutaj ukłon właśnie w stronę pani Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, że potrafiła fajnie to przedstawić. Ale muszę przyznać, że zwróciłam na jedną męską osobę uwagę, bo była bardzo irytująca i wkurzająca i myślałam, że samo go spalę na stosie i był to strasz, bo on był taką mędą społeczną, że po prostu masakra. Nienawidziłam go, jak go widziałam i te jego knowania, co on sobie wymyślał, to... człowieku, ty masz zadatki na Ibrahimę Paszę i pewnie by było najlepiej, gdybyś ty sam został królem, bo takie masz naprawdę zadatki. Strasz jest okropny, po prostu okropny, ale właśnie to jest piękne, że są takie postaci w książkach, które kochamy i nienawidzimy, bo one nam trochę podnoszą tego ciśnienia, więc tak, lubię takie postaci. I w jednym momencie bardzo się cieszyłam z niepowodzenia Strasza, bo on sobie tam coś w głowie bzdurał, swój plan nieco niczym dunderszczyc podboju świata, właściwie jednej osoby. I gdy kasztelan mu powiedział, co ma zrobić i co, kogo ma poślubić, no to ja tak sobie myślę, ha, frajer, loser. I bardzo się cieszyłam z tego niepowodzenia, bo lubię, jak takie osoby nie dostają tego, co chcą, bo są okropne, więc na to nie zasługują. I poza tym on tak kręcił wszystko. Jeżeli chodzi o minusy tej książki, to znalazłam dwa minusy. To po pierwsze to są te sprawy polityczne, które mnie mało interesowały. Bardziej byłam zainteresowana przygodami, losami Zosi i Cecylii, ale to tylko taki mój punkt widzenia. Myślę, że innym osobom, które bardziej lubią historię, to powinny docenić właśnie te sejmiki i te myślenie, kogo wybrać na następnego króla. No i drugim minusem, który mi się trafił dla tej książki, i to też jest przez moje widzimisię, są to nazwiska. Wiem, że my mieliśmy piękne nazwiska sarmackie i z tamtych czasów naprawdę ciężko jest o takie zwykłe, proste nazwisko i tutaj mi się te wszystkie nazwiska mieszały. I to całe nazewnictwo też było trochę konfundujące, bo nie mam styczności z takim nazewnictwem, z takimi nazwiskami, a ja nie mam totalnie głowy do nazwisk, imion. I jeżeli nie mam takiej rozpiski na początku czy końcu książki, kto jest kim, tak coś jak w dramatach, to mi się to wszystko miesza. Więc tutaj gdyby była rozpiska, to byłoby to znaczne ułatwienie,
Tym bardziej, że właśnie były osoby, które nosiły to samo nazwisko i tylko miały inny stopień w hierarchii, miały inne imię i bracia totalnie mi się pomieszali, który był, który do tej pory nie pamiętam, ale no tak już jest ze mną, niestety. Na plus oczywiście okładka. Tak bardzo mi się podoba ta okładka, bo ja lubię takie okładki robione na wzór z zeszytów. I w ogóle lubię okładki z naszej księgarni, bo one są takie fajne w dotyku, aksamitne. Jednak one mają swoją wadę, to że na przykład jak ma się posmarowane ręce kremem, to właśnie gdzieś te ręce się odbijają. Ale są naprawdę super i podobały mi się te, ta cała kolorystyka, to wzornictwo na zeszyt. Jeszcze tutaj z tyłu mamy taki list i ten talizman. No, to jest coś takiego, co lubię. I naprawdę zwracam uwagę na okładki, chociaż nie powinno się tego robić, ale to jest coś, co przyciąga oko. Więc jeżeli widzę jakąś ładną okładkę, która wygląda jak zeszyt, albo jest tylko jednokolorowa, czy wielokolorowa, to na pewno przyciągnie to moją uwagę bardziej niż taka okładka, gdzie jest twarz kobiety, zachód słońca, czy coś takiego. Chyba, że będzie taki ładny zachód słońca. Bardzo się cieszę, że udało mi się przeczytać tę książkę, chociaż na początku byłam wystraszona, ale super, że się nie poddałam i dałam radę i wciągnęłam się w fabułę i z każdą stroną było coraz lepiej. Język tej książki jest naprawdę lekki i pióro pani Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk jest jeszcze lżejszy i gdyby tak Potop był napisany, o mój Boże, to chyba bym kochała Potop i bym sięgnęła po kolejnej części trylogii, jednak nie. Nie ruszę Potopu i najchętniej bym spaliła go na stosie. To jest jedyna książka i chyba druga będzie niedługo w kolejności, bo mam taką też lekturę, której nienawidzę. Ale no, na razie cichosza. I Potop to jest na razie jedyna książka, którą bym po prostu zniszczyła, spaliła i nie kazała nikomu czytać, bo to był dramat, żeby czytać w liceum. To było okropne. Nienawidziałam tej książki serdecznie. A książki w liceum były nawet fajne. Niektóre były fajne, na przykład Lalka, Zbrodnia i Kara. Kolejna część Fortuny i namiętności, Zemsta, będzie wydana dopiero w 2016 roku i ja już ubolewam nad tym, chciałabym wiedzieć, co będzie dalej i mam nadzieję, że też jakoś niedługo będą jakieś inne książki pani Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, a ja na pewno będę polować na nie w bibliotekach i na promocjach. Kurczę, kiedyś było w Biedronce cała trylogia Cukiernie pod Amorem w tych miniaturowych, kieszonkowych wydaniach. I żałuję teraz, że ich sobie nie kupiłam, bo żebym miała, by mogła sobie czytać, a tak to muszę polować, więc to... Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście Fortunę i namiętności, czy czytaliście inne książki pani Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, które polecacie, bo ja na pewno zgłoszę się na wiele jej książek. Może na wszystkie, zobaczę jak biblioteka jest obstawiona w jej książki, ale naprawdę liczę, że uda mi się coś na przecenie trafić. Dajcie znać, czy lubicie książki osadzone na tle historycznym. Ja uwielbiam takie książki, bo one są naprawdę fajne, jeżeli są dobrze napisane. Do tego przenosimy się do cudownego świata, gdzie są piękne suknie i tak dalej. Ja uwielbiam szczególnie okres Tudorów, więc najczęściej zaczytuję się właśnie w tym okresie i w Anglii. Jeżeli podobała Wam się recenzja, to dajcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, to zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz do odwiedzenia mediów społecznościowych, gdzie zawsze informuję Was o nowym filmiku i linki znajdziecie do nich w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Bye bye!